dzisiaj drugie spotkanie kontrolne, niestety przegrane. Ale co możesz powiedzieć o tym spotkaniu i jakie wnioski wyciągacie? Tak, wnioski, no zagraliśmy z zespołem z Niemiec. Może się wydaje, że grają, że są to rezerwy, że grają w tych niższych ligach, ale pokazali, że potrafią grać, dobrze nabiegani są. Typowa taka niemiecka szkoła, że dużo biegali, pokazywali się i trzeba powiedzieć, że mi też, myślę, że stworzyliśmy sobie parę sytuacji, z których mogliśmy skorzystać, niestety nie udało się. Oni stworzyli sobie sytuację, strzelili bramkę, dla nas jeszcze dobrze, że Budziel wybronił rzut karny, ale myślę, że są pozytywa, oczywiście w każdym meczu są i negatywa, no, trzeba wyciągać to najlepsze i to co było złe trzeba poprawić. We wtorek kolejne spotkanie z drużyną z Hiszpanii, mieliśmy okazję nawet podglądać, że dzisiaj grali z Górnikiem Zabrze, swoją byłą drużyną. Górnik wygrał 3-0. Jak myślisz, to będzie łatwiejszy przeciwnik? Trudno mi to ocenić, no wiadomo, Hiszpanii tam praktycznie każdy potrafi grać piłkę i myślę, że oni też będą dobrze grać. Zobaczymy, no ciężko mi to ocenić, ale wiadomo, nie będzie to łatwe spotkanie, ale trzeba do tego podchodzić 100% i przygotować się na to jak najlepiej.